Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie, mieli z tej strony, witajcie na moim kanale. Po lewej stronie mamy Showtime, a po prawej stronie mamy Ego... E, Ego Elazer. E, Protoss kontra Zerk na mapie Hardwire. Doszłem do wniosku, że drewniana przedszkola jest mi fajna i przyjemna, e, ale może byśmy zobaczyli troszeczkę tak naszego Polaka e, Elazera. Jest to finał BO3, 2 do... 1 do 1 aktualnie. Nie nagrałem dwóch poprzednich gier, bo doszedłem do wniosku, że jest, skoro nagrywam tylko jeden filmik dziennie, to trochę tak bez sensu, żebyście czekali na konkluzję kolejne 2-3 dni. A nagrywam jeden film dziennie, bo praca, work, work i tak dalej, nie za dużo jest tego czasu. Um, no dobra, lecimy. Jeżeli ktoś by się doznał, o co chodzi z tym level 7, level 5. Jest 7 na 10, jest to sponsor dzisiejszego materiału, ogólnie tych materiałów Starcraft 2, gra War Robots, w opisie macie link do tego. I to jest sprawa następująca, moja wielka prośba do Was, jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej tych materiałów, zapraszam do ściągnięcia gry na pecety, wbicia przynajmniej piątego poziomu, zostaniecie zaliczeni i za każde 10 osób, które się wbije, dostaje ja 130 larów minus podatek i tak aż do 80, więc matematykę pozostawiam e, Wam, ale to by sprawiło, żebym tak naprawdę kanał byłby e, ufundowany, powiedzmy sobie nagrywanie materiału byłoby ufundowane przez najbliższe pół roku, e, przynajmniej za 3 w tygodniu byśmy wtedy wyrzucili, nie zwłaszcza nie kosztuje, a może troszeczkę im pomóc, bo remont mnie czeka, mieszkania, co strasznie boli, ale my już tutaj wracamy grzecznie do gry, zobaczmy co Elazer nam wykombinuje. E, Powiem wam tyle, że nagrałem pierwszy meczyk w tym BO3, to wygrał go Showtime, Drugi meczyk wygrał Elazer, ale właśnie o tym wszystkim pomyślałem, że tak, no dobra, ja wrzucę ten materiał w. w czwartek wrzucę materiał, potem w piątek wrzucę materiał, jak coś i wsi, I dopiero w sobotę, to do soboty tak czekać to bez sensu. Więc takie BO3 po prostu się w górę, skrócę do ostatniej mapy. Tutaj ta próba była bardzo, bardzo upierdliwa. Chciałem, bo. Blokowała wydobycie minerałów. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mikrofon powinien być lepszy, przynajmniej głośniejszy, bo okazało się, że w moim starym mikrofonie e, mój mikser przestał e, współpracować z mikrofonem e, i po prostu szalał raz ciszej, raz głośniej było. No niestety, życie jest tutaj e, okrutne, więc trzeba było podłączyć taki bardziej. Nie headset, a taki wisi przede mną, takie coś. Tutaj nie lubię tego, no, ale lepsze to niż miałoby być za cicho, prawda? No. Dobra, w międzyczasie zobaczmy. Jest Stargate Protos lata. Ja wiem tyle, że Protos lata. Ja się za bardzo na mecie aktualnie nie znam, ale wiem, że Protos lubi sobie polatać. Bo jak pogram sobie czasami ladera, niewiele grywam na moim Twitchu, to próbują mnie tutaj. Zalatać w Wojdami, a potem Karierami. Co ciekawe, sam sobie pograłem protosem Też ogólnie rzecz biorąc do wniosku, że będę latał, bo było fajnie. Mm, ale mety nie kojarzę. Niestety. W międzyczasie mamy dorzucone jeszcze Oracle. A jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to inna sprawa. Otóż Microsoft kupił Activision Blizzard. I jak mi by się parę dni temu ktoś spytał, jaka jest szansa na to, że będzie Starcraft 3, to bym powiedział, że 0,0000001, bo nigdy nie jest zerowa, a teraz bym powiedział, że 0,5% że będzie Starcraft 3, więc jest większe niż 0, dużo. Miejmy może nadzieję, że za parę lat się pojawi StarCraft 3. Obiecałem, w ogóle obiecałem kiedyś, że jak StarCraft 3 wyjdzie, to, to wrócę do komentowania. Troszeczkę się teraz z tego boję, ale trójka adeptów już jest. Jeżeli trójka adeptów się pojawiła, to nie po to, żeby tylko tej lekko straszyć, to wydaje mi się, że wcześniej czy później będzie musiał jednak wskoczyć i coś zrobić, no bo trochę tych obrażeń było tutaj zadanych, ale w międzyczasie szuka celu gdzieś Oracle. Na szczęście dwójka Queenów jest tutaj ładnie ustawione, one bez problemu przegonią przeciwnika. Tu się nie ma czym przejmować. O, jedną dronę zabił. Speed zaraz będzie gotowy, a u przeciwnika Warpgate. O, ostatnio, czy ostatnim razem jak komentowałem jeszcze jakieś gry, to Warpgate same się otwierały, czy się nie otwierały? Już nawet nie pamiętam, kiedy Warpgate się same zaczęło otwierać. Autentycznie. Nie, to chyba jeszcze coś, jeszcze chyba podczas Home Story Cup 20 coś było, że się chyba same już otwierały. Nie pamiętam nawet, to już ten wiek. Dobra, jedna orekol, druga orekol, dwójką orekol mógłby tutaj wpaść, aczkolwiek jest tworzony spor, więc sporem. A o, tu pięknie znalazł miejscówkę. Tu może powalczyć, przeciwnik na razie nie jest gotowy. Polak nie jest gotowy do obrony, więc szóstka, siódemka kadronek? Nie, ale może choć jedną orekol, dobra, jedną orekol za szóstkę. No, jakby tutaj jeszcze tego jeszcze za siódemkę, jakby tego drugiego złapał, byłoby lepiej. Um, nie najgorszy tutaj haras showtime, aczkolwiek byłoby lepiej, gdyby oczywiście przeżył. Okej, okay. kolejny Rokol próbuje się tutaj połączyć z tym. Cząste atakować? Nie do końca rozumiem o co chodziło z tym krążeniem, ale no dobra, w międzyczasie Pola klingami chce się przebić do bazy, nie bardzo może, ale tutaj mogły propy poatakować, dobrze, że pilnował, no może z jedną propkę zabije, nie, za dużo adeptek w tym, w tym wszystkim, Forge dopiero dostawiany, widać, że najważniejsze rzeczy u Showtime'a w tym momencie to jest Echo, no ja, pamiętam nawet jak, Ctrl-I, Ctrl-Shift-I, nie, Alt-I, Ctrl-Shift, no nie pamiętam, wiecie co, zapomniałem skróty klawiszowe, co niektóre. Nie wszystkie, ale parę się zapomniało. Smutne to, dobra. Evolution Chamber u Polaka kończy się robić. Zobaczmy, pierwsze. Puszczy się szykuje, taki troszeczkę... E, szykuje się ten puszczy czy się nie szykuje? No krąży to, i tak krąży. Gdyby dał na przykład e, gdzieś te queeny oddzielić od Lingów i wtedy zaatakować Oracle i do tego wszystkimi do tego wszystkimi jedetkami, to było co ale teraz widzimy, próbuje z dwóch stron poatakować, no i pięknie się tutaj wbija Trochę tych jednostek będzie zabitych, aczkolwiek dał się złapać, tu no jest ucieczka, jedna, jedna depka zabita, tylko i wyłącznie No to za trzy drony, chyba, że któryś Oracle też dało radę tu oczywiście złapać, no ale to nie jestem tego pewny Dobra, siódemka Nowych gateów dostawiana, więc no nie będzie latania. Powiedziałem, że podobno w mecie jest latanie, a w mecie nie ma latania. Okej, gate, jak czekało, tak sobie czekają. Tutaj skautowanie, bardzo szybko znikło i jeszcze szuka, szuka tego celu. Ma nadzieję, coś złapać. 7 dronek zabita, była trójka teraz. Siódemka, najwidoczniej typowy Emil czegoś nie zauważył, ale przynajmniej wy wiecie, co się działo. No i teraz to tak naprawdę chwila. Wystarczy, żeby coś zginęło. Mam takie flashbacki z gier Tefela. Nie postawię drugiego spora. Nie i już. Och. To były tragiczne flashbacki. No tu by się przynajmniej jeden przydał, bo jak przeciwnik wpadnie, to wszystko wyczyści, jeżeli Queen tylko się z centruszą. Spire dostawiane w międzyczasie. Speed na rołczach plus jeden do ataku dla rołczy Otwiera sobie przejście, co by było łatwiej. No i tutaj Zeloty. Zeloty niedługo będą miały speed. Polak już przynajmniej wie, co się święci, że ta armia podchodzi. Ciekawe, czy uda się, nie uda się tego Overseera uratować. No trochę tych Archonów jest. Chciałbym, szczerze że na tą armię to by się baningi przydały. Mięcza się, no właśnie, znowu Oracle gdzieś krążyło. Wydaje mi się, że armia Polaka aktualnie jest mocniejsza, aczkolwiek by mi się przydało... A, jest, po do ataku, właśnie zaskoczyło. No i teraz tylko złapać przeciwnika. Aha, on ma to gdzieś, idzie wymieniać się armią, tak? W międzyczasie linki na dole próbują się przebić. Te linki na dole się przebiją, ale tu przeciwnik już obronę zastawił. Więc Polak idzie na wymianę armii. Do tego, zobaczcie, jest Queen Walk. Queeny sobie próbują gdzieś przetuptać i ja, hmm, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie, co jest fajne, armia przeciwnika jest podzielona trochę bardziej. Więc tu udało się małe co nieco zabić, dronki już uciekają, rocze uciekają, to wszystko nie powinno walczyć. No teraz armia Polaka jest podzielona, jak właśnie powiedziałem. O, i tutaj tuptają sobie te rocze i będą ginęły niestety, jeżeli tylko tuptają. Trzecia baza będzie zniszczona, dużo, dużo, dużo probek. Zginie speed na roczach się również pojawił. U, widzę deteki, w międzyczasie to jeszcze o wersji. No 28 karweserów zniszczonych, tą exp też byłoby dobrze zniszczyć. Forcefield 1 rzucony, więc nie ma możliwości ucieczki. Tutaj Polak średnio może się bronić. Ma większą armię, ale pamiętajmy, że ta armia nie jest tam, gdzie powinna być. Eko wyrwało, no podobnie. Jakby tutaj nie patrzeć, no i teraz będzie próba jakiegoś rozciągania tej armii. Czy coś będzie wracało, czy po prostu walczy z głów... Gu... Do, do domu wróciły Queeny przede wszystkim, które też przypominamy się... O, Queeny się liczą do armii? Chyba Queeny się liczą do armii. Tutaj z transfuzjami Queeny mogą mocno poszaleć. Mamy też masę recall, no i jest dosyć ciekawa sytuacja, bo... Polak jest na dwóch bazach, przeciwnik jest na dwóch bazach. Tu jeszcze budynki oczywiście dobrze byłoby zniszczyć, jeżeli jest okazja, no i znowu możemy zrobić tego queen walka. Wydobycie jest na korzyść niestety showtime'a, jak teraz zobaczymy. Tu jest ciekawe, bo gdyby zeloty atakowały, mógłby przeciwnik trochę tak jak pokajtować, popuszczać latawca tak zwanego. No, ciekawi mnie to wszystko, trochę boję się, że deteki się pojawią. Okej, okay, trzecia... Mamy raz, dwa, trzy bazy u Polaka, tutaj przydałoby się postawić chociażby creep dorzucić, żeby nie potracić e, energii na budynkach, bo ich śmierć to byłby przypał, plus wada ataku dla Protowskiego, gracza z Niemiec, a, no, to, to, to pamiętam, i co dalej, dwa changelingi na razie, żeby zeskautować, okej. Okay. Armia no dosyć... powiem nie ma co ukrywać. Armia to jeszcze do największych nie należy. Będzie miała trochę tej mocy. Są natomiast force fieldy, więc będziemy mieli dziel i rządź, Jak najbardziej. No i tutaj właśnie speed na bainach i Banei. Moim zdaniem na tą armię byłoby pierwsza klasa, żeby wpaść w zloty. Nie dość, że zloty będą biegły, żeby tutaj poatakować. Jak najszybciej to jest, się przywitają z tymi bainami. Oczywiście Forsfield to mogą podzielić, ale mało jest Stalków, mało jest Archonów, żeby to udało się jakoś szybko wybić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Weźle cztery lingi w drodze, spor przestawione. na razie dodatkowego gazu nie ma. Polak coś tam tego gazu ma, chociaż bez szaleństw. Może tego klipu byłoby fajnie troszeczkę więcej dorzucić. Ja mam te pytanie, czy jakieś deteki są? Nie ma deteków. Nie ma nigdzie Dark Templarów, za to mamy bardzo upierdliwy drop. Czy ten drop może... A jest pojedynczy detek! Ale musiał tutaj skończyć to robić, bo inaczej straciłby detek by wyskoczył, ale zginęłyby dwa Immortale. A one są teraz dosyć potrzebne. W ogóle nie wiem też, czy nie lepiej byłoby tutaj się czy... hmm. schować. A nie, to Lingów dużo nie było to tak. W miarę luz. Ale te Feniksy są upierdliwe. No w sumie po jednym killu tylko, ale dalej są upierdliwe. Plus 2 do ataku naszego gracza. Dopiero się rozpoczyna. A przecinek, przecinek rozpoczął już plus 3. No, i będzie też szykował kontrę dla beinlingów czyli będzie Disruptor. Ogólnie kontrę na, na tą armię. Dlatego to by się przydało, żeby nasz gracz miał możliwość wyciągania jednostek, gdyby się pojawiło, jak na Wajpery. Się... Wajpery z wyciąganiem to byłoby fajne. Wajpery i wyciąganko byłoby fajne. Byłoby bardzo, bardzo fajne. Dobra, e... pojedynczy kanon Tutaj do obrony z tej bazy. No i co się stało? Aha, nic ciekawego się nie stało na razie. Nic się nie stanęło. Mam te dziwne wrażenie, że będzie jedna większa bitwa i na tej największej bitwie może się to wszystko skończyć. Ile jest destruktorów? E... Jeden, to jeden to nie jest źle. Gdyby był już tak powyżej czterech to się robi taka lekka masa krytyczna. E... I trzeba uważać, bo to wtedy może tymi kulami atakować jedną za drugą. No ja chciałbym te bejlingi, 30 bejlingów kontra tą armię, którą ma przeciwnik, to jest bardzo fajnie, będzie można bardzo ładnie zeloty ubić, ale i 900 u Polaka, o fajnie, No, bejlingi jeszcze od tyłu, pewnie gdzieś tutaj chcą się weko dostać, zobaczmy, tak też jest, bejlingi chcą się weko dostać to jest dobry pomysł, Polak ma większą armię, może sobie na to pozwolić, gdyby rozwalił Eko przeciwnikowi w takiej sytuacji, no to Showtime mógłby z tego nie wyjść. 3000 minerałów do 2300, więc jest git, no i teraz banelingi turlają się, turlu, 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 będzie bęc, no musi być Benz. tak też jest. Ja nie wiem, czy ten mass recall to był dobry pomysł, bo mógł to naprawdę częściej jednostek zniszczyć tutaj, gdyby bardzo chciał. To byłoby dosyć zabawne, gdyby on tutaj został tym wszystkim, na przykład wpadł w centry, e, trochę Immortale były oberwały. No i dobra, zaczyna się zabawa. Z przodu wystawione, dystruktory, Polak prowadzi. O, tej dwa biniegi z tyłu, próbuję wjechać. Jeden że się wbił, nic nie zabił. Trzeba podzielić tą armię, 16 harwesterów zabitych. Co jest najzabawniejsze, Polak wcale nie musi teraz atakować. E, on e, zrobił krzywdę przeciwnikowi, może się grzecznie cofnąć, poczekać. Wyczekać aż się pojawią Wajpery. Będą Wajpery, będzie mógł ściągać sobie w takim wypadku pojedyncze te jednostki. Przede wszystkim destruktory, bo mam wrażenie, że w takim bezpośrednim starciu by wygrał tutaj, gdyby nie było oczywiście dysruptorów, Chociaż Archony na plus 3 do ataków będą bolały. Łoj, jak będą bolały? W ogóle Archony można ściągać? Chyba nie może, bo to są jednostki te dużawe, więc i tych dużych nie można rozwalić. No i dobra. Tutaj bardzo ładnie pięknie swoje własne beinlingi zniszczył. Fajnie, że w końcu pozbędzie się Feniksów, które były nad wyraz upierdliwe. Transfuzja może by się jakaś jedna przydała. I mamy atak z pod bazę. Tam Polak trochę dronek stracił, ale bez wielkiej tragedii. Próbuje teraz się wbić. Bein. Ach. No już lepiej, żeby te beiny zaatakował. Ale tutaj wiecie co, gdzie niegdzie się nawet fajnie przedostały. Może coś z tego wszystkiego jeszcze wyjdzie. Ekspansja jest atakowana. Musi walczyć na dwa fronty nasz gracz. No, i z wydobyciem nie jest najlepiej. Najgorsze jest to, że Sonic Storm się kończy i coraz cięższa sytuacja. Ale co mamy? Eee, mamy Greatest Spire. Jeżeli jest Greatest Spire, to będą Baneling. Będą, przepraszam, nie banali, a Te. Och, tutaj! Tak! Och, o, powiem tak. Dobrze, bo to mogły być. E no, jeden to mało. To mogło być cztery high-templary, każdy z energią ze Stormem. To już chyba lepiej, żeby tutaj później tak by się e, arkony pojawiły, tak? Więc chyba nie najgorzej. Ja jednak chciałbym dojść do Great Aspire, do Koruptorów i do Paru by... Nie, e, Brudlordów, lordów, GG lordów, gdyby się tutaj pojawił, bo powiem szczerze, że troszeczkę się boję. Dobra, jedna jednostka wyciągnięta, świetnie, jeden dystruktor ściągnięty, ile tam zostało? Nic, tutaj chyba więcej. Dobrze widzę? Eee, nie, gdzieś trzy, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Ale pięknie złapał tutaj banelingi. Ajajajajaj. to będzie bolało. Dobra, widzę jednego, drugiego, dwa dystruktory tu widzę. Polak wycofuje swoje dronki. Do jednej z bas No autentycznie, czuję jedną bitwę. Zaopatrzenie jest na korzyść naszego gracza. Beiningi skończyły. Skończył się Stasis na beiningi, Tak, też jest. A tu byłoby lepiej, właśnie się wycofać, bo za chwileczkę ten atak podleci. A, bardzo ładnie, to je wybejtował. Teraz. Też ujdzie, no i wydaje mi się, że będzie fajna sytuacja z atakiem na tył. Ło, ależ piękne, tutaj bajle poleciały i za chwileczkę będziemy wiedzieli, e, wygra nasz gracz, nie wygra. E, Oj, trochę Armin sobie tutaj stworzył. Nie w tym momencie, szkoda, że nie zaatakował z tyłu War Prisma. No niestety plus 3 do ataku u Showtime'a zrobiło swoje, do tego wszystkiego brakowało jednak tych broodlordów e, Roach, Bane e, i... Ravager no, w late game, już podchodzimy powolutku w late game, to chyba nie jest kompozycja, która sobie poradzi z taką ilością archonów. Wielkie dzięki za uwagę, mam nadzieję, że Wam podobało. E, będziemy kończyli. Czy ja Wam mówiłem, czy nie, mała ciekawostka? Otóż y, nie mam partnera na YouTubie. W, wiem, że powiedziałem to w poprzednim filmiku, ale nie pamiętam, czy w tym powiedziałem. W poprzednim, którego nie będę wrzucał na tubę. No tak śmiesznie wygląda, bo rozwiązałem umowę z polską firmą, która zajmowała się tym, żeby nie musisz płacić żadnych podatków w Polsce już, no i, i tak wyszło jakoś zabawnie. Dobra. Na razie trzymajcie się. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pamiętajcie, żeby w linku macie w komentarzu macie link do ściągnięcia gry. Piąty poziom na PC-tach czeka na was. Cześć.